teraz zobaczmy, jak to brzmi, bo szkoda tyle gadać. A więc sprawdźmy, jak to teraz brzmi. Zobacz, zaczniemy oczywiście od kanału czystego, od cleana, ustawienia wszystkiego na pozycji 12, czyli takiej, prawda, wyjściowej generalnie. O, mam zeza, więc te gałki mogą być troszkę nierówne. Zobaczmy, no, ewentualnie jakieś takie właśnie bardziej skrajne ustawienia, powiedzmy, o, podbijemy troszeczkę górę, zmniejszymy troszkę środek. Zmniejszmy górę. O, widzicie, czyli skrajne ustawienia wysokich są diametralnie wpływają na brzmienie. Zobaczmy jeszcze, jak jest na maksa. Elegancko działa tak, jak powinno. No zobaczmy, jak teraz zmniejszymy środek. No i na maksa. No i zobaczmy jeszcze z basem, jak nam to funkcjonuje z gałką bas. Zmniejszymy basa zupełnie. No, brzmi tragicznie, wiadomo, to są takie już... No, też łoi dupisko, że tak można powiedzieć, z tym basem. Oczywiście tutaj odkręciłem teraz głośność na, powiedzmy, no kurczę, tutaj to powinieneś, to byłoby na jedynkę, prawda? No jak już rozkręcę ją troszeczkę na połowę, to już będzie ciężko. Zobaczmy teraz, jak już jesteśmy przy tym cleanie, zobaczmy teraz, jak działa ten reverb. Damy go tam na dwójkę, na jedynkę. Reverb jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, głęboki. No zobaczymy teraz. Tak on tu wygląda. Teraz sprawdźmy efekty, czyli modulacyjne. Czyli tutaj pierwsze było co? Chorus był pierwszy. W
fajnie brzmi, muszę przyznać. Nie jest to specjalnie jakoś bardzo to falujące brzmienie, jak oczywiście można zdefiniować w jakimś efekcie typowym, prawda, efekt chorus, więc no to jest takie ustawienia, które mamy zakres tutaj niewielki, ale no bardzo przydatny ten zakres jest tego chorusa, więc on jest naprawdę w porządku, nie ma co się tutaj do niego przyczepiać. Flanger teraz, zobaczmy jak będzie flanger tam hulał. Phaser jest już. Też działa w porządku. No i standardowo jak w takich ustawieniach, w takich gałkach, prawda, gdzie mamy połączone kilka. Tu i tak mamy w tej jednej gałce trzy efekty, prawda? W innych piecach bywają cztery. Dobra, teraz delay. Zobaczmy teraz jak ten delay tutaj hula nam, no bo to jest bardzo ważne. To słyszycie, jest taki bardzo krótki właśnie taki slap, taki. No, czyli taki standardowy, można powiedzieć, takie brzmienie do takich właśnie bajeranckich. Słyszycie, bardzo krótkie odbicie jest. Teraz zobaczmy na ten medium, tak? Jest medium. Hello. To jest jeszcze ten slap, teraz zobaczmy na ten medium. No, jest troszeczkę taki dłuższy ten czas, zobaczmy jeszcze dalej. Słyszycie wyraźnie, prawda? Czyli tutaj ten zakres, on pewnie się już zaczyna nam kończyć. Zaraz zobaczymy. O. Tutaj jeszcze jest ten medium, prawda? I zaczyna się teraz long. O, słyszycie teraz, jak to jest. No słuchajcie, czyli to jest takie ustawienie, które jest optymalne do właśnie takich ustawień standardowych, że tak można powiedzieć, prawda? Czyli takich koncertowych, do różnych solówek.
brzmi naprawdę fajnie. Jak dla mnie brzmienie jest naprawdę rewelacyjne. Nie wiem, jak to u Was słychać. Myślę, że w miarę też w porządku. W każdym razie, jeśli chodzi po prostu o brzmienie tej sekcji efektów i klina, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Kanał Overdrive. Zobaczymy ustawienia standardowe. Dobra, gdzie to są standardowe? Gałkę też damy gdzieś tam, powiedzmy, na... A włączyłem przester. Dobra, jestem zarąbisty. Zobaczmy samą gałkę gaina przy tym ustawionym tutaj standardowo, prawda, equalizerze. Zabawmy się equalizerem samym, prawda, jak to by to brzmiało teraz. Czyli na przykład sobie ciupniemy, podbijemy tak, 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 o, zrobimy. Dosyć mocno wyraźnie. Wiadomo, equalizer też będzie tak działać, podobnie jak w czystym. Całkiem ten overdrive też no mi się podoba. Tutaj z ustawieniem basu brzmiał dosyć mocno i tak przyjemnie. Zobaczmy teraz ustawienia high gaina. Dup. Tutaj właśnie ujawniła się teraz funkcja, którą posiada ten mianowicie wzmacniacz razem z tym foot switchem. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy tutaj trzy gałki. To trzeba było powiedzieć, znaczy trzy gałki, trzy włączniki. Powinienem to powiedzieć na początku, ale teraz Wam to powiem. Generalnie to jest funkcja taka, jest DSP, taki jakiś system banku pamięci, że mamy dwa banki pamięci. Jak to włączamy, to jest bank, jeden bank pamięci, tam A, jak tak, to jest B. I teraz generalnie możemy sobie ustawić. Czyli byśmy mieli teraz kilka brzmień, prawda? Bo byśmy mogli mieć przy włączonym, możemy mieć klina, sobie ustawić klina z użyciem efektów, które tutaj mamy. I tak jak teraz włączyłem, miałem na high gain, miałem ustawione jakieś tam efekty właśnie te modulacyjne. I teraz generalnie możemy sobie ustawić tak, że w konkretnym ustawieniu, przełączeniu, prawda, mamy ustawienia konkretne jakiegoś tam włączenia przesteru, delaya czy czegokolwiek. Czyli generalnie mielibyśmy teraz 6 możliwości, jakby to powiedzieć, zapisu, prawda, tych efektów. Czyli na przykład mamy przester high gainowy, mielibyśmy overdrive, prawda, oba z efektami lub bez, overdrive z efektami lub bez, no i clean z efektami lub bez. I teraz tutaj przester z high gain z efektami lub bez, overdrive z efektami lub bez, no i
kanał czysty z efektami lub bez, czyli po prostu 6 ustawień. Według mnie to jest naprawdę ciekawa opcja, jaką oni tutaj wymyślili w tym krecie, więc to jest po prostu, jak wy sobie będziecie chcieli, tak sobie poustawiacie i to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że jeśli mamy wciśnięty ten guzik, to one działają, te guziki, dopiero jak odłączymy foot switch od tego naszego z tyłu, z tych wejść. W każdym razie wróćmy teraz z powrotem do tego przesteru. Zobaczmy, jak on tutaj hula. Ustawimy go na razie na gain najsłabszym i na shape 0. O, uwaga. Ustawmy go na gain na 0, shape na 0, level no tam damy no powiedzmy na tą trójeczkę, no nie wiem, no to powiedzmy dwójeczkę, trójeczkę, no. Dobra. No nie ma nic, o hello. Teraz część z was może się zastanawiać, dobra, kurde, flak. Gain, shape, level, gdzie jest low, middle i high. Tu jest akurat tak zrobione w tym modelu, że za korektor high gainu odpowiada korektor z overdrive'a. Czyli generalnie jakby high gain to jest tak jakby dodatkowe do overdrive'a ustawienie. Bo na przykład zauważcie sobie, mam tutaj. Gain nie działa z overdrive'a, natomiast działa equalizer. Nie działa też level. Czyli widzicie, działają te trzy gałki. Wiadomo, że znajdą się przeciwnicy i zwolennicy takiego ustawienia, że no, fajnie byłoby mieć high gain osobno ustawiony. No ale jednak mimo wszystko, jeśli mamy ustawiony jakiś overdrive konkretny, to te ustawienia dopalamy jakby tym high gainem po prostu, w ten sposób można powiedzieć. Więc no takie akurat rozwiązanie z tym firma Crate akurat nam zgotowała, więc taki mieli pomysł konstruktorzy tej firmy. Dobra, spróbujmy się dalej pobawić. Ustawienia damy na środkowe. O, ustawienia takie wyzerowane. O, uwaga. Tu się przyznam, że naprawdę brzmi fajnie, brzmi bardzo tak plastycznie, tak przyjemnie. I zauważcie, że dopiero było tylko na połowie, prawda, czyli na wyzerowanym korektorze. Gałka shape, generalnie jeśli zwiększamy ją, tak jest tutaj zrobione, że to dodaje low i high do tego. Słyszycie, to zaczyna się nam po prostu kompresować to brzmienie.
zrobić teraz tak. Shape sobie zrobimy na 0, a spróbujmy na przykład dodać low i high. Jak słychać, ta gałka Shape nam naprawdę fajnie modeluje brzmienie tego wzmacniacza. No jak dla mnie to jest ciekawa opcja z tą gałką. Teraz jeśli o mnie chodzi, jaką cenę bym mógł wystawić temu piecowi, to myślę, że byłoby to ocena 5. Głównie dlatego, że on tak... brzmi naprawdę fajnie, jak tutaj słyszeliście. Mam nadzieję, że to w głośnikach u Was czy na słuchawkach brzmiało tak jak u mnie, że było na tak samo brzmienie jak u mnie. Wiadomo, to jest wszystko zależy od tego, jakie mamy, nie wiem, słuchawki, głośniki, wszystko, prawda, od tych wszystkich elementów, na które się składa oglądanie przez internet. Więc jak dla mnie było pod względem brzmienia naprawdę rewelacyjnie. Efekty tutaj w tej sekcji efektowej brzmią fajnie. Można je naturalnie łączyć. Tego Wam nie pokazywałem, ale można je łączyć, w sensie, że możemy sobie odkręcić wszystkie i będziemy mieć wszystkie trzy efekty naraz. Więc to jest bardzo duży plus też dlatego. No naturalnie ten reverb jest dodany. Zwykle w tej sekcji efektowej delay jest tuż obok reverbu, prawda? Więc mamy albo delay, albo reverb, a tu możemy robić reverb jakiś modulacyjny i delay. No dobra, PAL 6. Brzmienie naprawdę bardzo fajne. Klina była bardzo fajne, diametralnie się zmieniało wszystko, gałkami się zmieniało brzmienie, więc było super. Overdrive też był naprawdę fajny. Taki ostry, oczywiście w zależności od ustawień. No i high gain to już po prostu miażdży jajca, więc myślę, że pod względem brzmienia to jest na pewno mocny piątel, ponieważ no inaczej nie dałoby się ocenić. Pod względem kosztów też myślę, że on by spokojnie konkurował z innymi wzmacniaczami. Też bym dał mu piątala. Pod względem wykonania też jest 5. Dodatkowo jeszcze myślę, że fajny bajer, ten tuner, który cały czas tutaj działa. Dodatkowo jeszcze, że mamy te kółka, które Wam pokazywałem, które dodają nam do wzmacniacza. Także te kółka naprawdę, to można powiedzieć, to w sumie takie rzadko spotykane, to, że dodają do takiego wzmacniacza kółka. W każdym razie, no, mnie to mile zaskoczyło, że coś takiego jest. Papatki.